Cześć. No witam, witam. Pewnie zastanawiacie się, co się dzieje. Otóż wracamy na stare miejsce. Na miejsce, gdzie znaleźliśmy szczątki Hecera. Patrzcie, jest! A, jest Hecer! Ponieważ okazało się, że tam dalej są szczątki Hecera. W drugiej dziurze. Leszek ją namierzył. No i chłopaki grzecznie poczekali na mnie. Idziemy na miejsce zbrodni i będziemy chyba wykopywali w dalszym ciągu szczątki po Hecerze tym albo innym. Ponieważ w tym miejscu już wiemy, że walczyła 1337 kompania niszczycieli czołgów, która na swym stanie bazowo posiadała 14 Hecerów i jeden wóz ewakuacyjny. Także jest czego szukać. 3 lutego 1945 roku około godziny 9.30 ruszyło niemieckie natarcie, którego celem było odbicie miejscowości Jędrzejewo z rąk Rosjan. Wzięło w nim udział 15 Hecerów z 1337 Kompanii Niszczycieli Czołgów wspieranych przez Batalion Piechoty. Przeciwko sobie mieli pojazdy radzieckiej 15 Brygady Pancernej, 2 ISY 122, 3 ISU 122 oraz 5 SU 100. Mimo kilkakrotnie ponawianych prób niemieckie natarcie załamało się, a czerwonoarmiści wytrwali na swych pozycjach. Także sprawa jest poważna. Jak widzicie, jest duży sygnał. Ja mam takie podejrzenia, że to jest właśnie ta dziura opisywana przez mieszkańców, że właśnie gdzieś miano zakopać wszystkie niepotrzebne rzeczy z rozbierania tego pojazdu. I to jest prawdopodobnie ta dziura. Będzie dużo przedmiotów, ale będą mniejszych gabarytów niż ostatnio. Taki prostokąt, to trzeba będzie rozkopać. Jak mnie kurczę na ulicy, to przecież padnę. No, zobacz tu sygnał, Maciek. Co? Tutaj gdzie kopiemy, zobacz sygnał. No nasze w ogóle był ten. Tu jest centralny. Tu jest centralny ten. Bo nasze do użytek tego w ogóle nie widziały, nie? A się inna ziemia zaczyna zupełnie tutaj. Na tą głębokość trzeba zejść całą. O, coś jest, nie? Nie, nie. Darki zabierzemy ładnie do równego, zrobimy. Odkrywkę. Szkoda, że tak. Franka nie ma. O, Franek był ładnie to, tak. To jest. Pełen profesjonalizm. Franek to się pewno pilnie uczy. Już jest. Tu są te części. Widzicie, gdzie tam Leszek nie zaskrobi na tym poziomie, to zaczynają się części od pojazdu. Czyli mamy już tą górę warstwy. Zobaczcie, to jest zakopane poniżej poziomu orki, żeby po prostu nie przeszkadzało rolnikom tutaj w pracy. Także będziemy zaraz mieli no takie miejsce spoczynku doczesnych szczątków Hecera prawdopodobnie. O, puste przestrzenie, co? Kamienie. I tutaj już jakieś przedmioty metalowe, to łuska jest pewnie. Oj, przewody. Widzicie? To są przewody, to nie są korzenie. Nie, nie, nie. To może być korzenie. Nie, to jest przewód, na 100%. Masz tu drut. Mhm. No dobra, ruszmy pierwsze. Nie, jakiś element. No patrz, ale cały. I zobacz, że kowal tego nie wziął? Takie fajne? Nie wiem, gdzie to było dokładnie w Hecerze, ale jest fajne. I by się przydało na pewno w warsztacie jakimś jako podkładka, do pod coś, nie? Blacha taka nie za gruba, żeby wykorzystać. No. O, i tutaj wystają inne części. Blachy wystają jakieś. No, zobaczcie.
tutaj są porozrywane kawałki, czyli to, co się nie przydało po rozbiórce pojazdu. A tu jest, tu widać łuski, co? Patrz, a tu jest segregator na amunicję, to co masz tutaj. Widzisz? To. Aha, widzisz, to? Tutaj wchodziły łuski w to. Kiosk tak zwany. Mały basenik na polu. Wiesz, tam może być szczyt tej całej górki. Górka. Kraszne. Tak. I tam jesteśmy na samej górze. Różne pierdolety. O. Od amunicji też? Nie. 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 Widzicie, to są na pewno części z tego hetera. Widzisz jakiś montaż do czegoś? Wszędzie są. O, widzicie, aluminium bardzo mocno utlenione. No i kawałki, zobaczcie, z pojazdu, nie? Się zaczynają. Zobaczymy, czy coś bardziej konkretnego będzie. Amelinum. Na jedną kubkę to będziemy rzucać, zobaczymy. Aluminium. Ale patrzcie, kurde, eksplozja była, paliło się wszystko. Przewody. Aha. Instalacja elektryczna z pojazdu. O, i tam są jakieś większe. Ale proszę, jakie pustki tam są, zobacz. Dziura się tobie zrobiła normalnie. Smocza jamka. Tak. Ale poleciało fajnie. Może tam jest inne życie. O, i tutaj widzimy szczątki pojazdu, już nam wychodzą. To jest górna warstwa tego wszystkiego. O. Ja jak nacisnę moim paluszkiem, to... Oś? To jest łuska. Oś? To jest łuska. O, ale... Jakaś ładna. O, to ładna, to cała, kurczę. No, duży rozmiar, około 50. To na pewno czołgowe. O, kawałek pancerza. Ale też boczny. Jo, patrz w malowaniu. No, widzisz, masz dunkelgelb. Spaw. 2 cm będą, 2 cm. Nie? O, patrz, słuchawki pancerne. To są słuchawki pancerne, na 100%. Widzicie, to był taki pałąk, to do niego były przyczepione te słuchawki. I to jest fragment po prostu takich słuchawek z pojazdu pancernego. No, każdy z członków załogi posiadał takie słuchawki, żeby mogli ze sobą rozmawiać, na przykład żeby słyszeli rozkazy dowódcy, który oczywiście też miał takie słuchawki, żeby słyszeć, jak ci żołnierze odpowiadają, potwierdzają jego rozkazy. Także to jest element taki typowy, taka przesuwka właśnie od pałąka na głowę od słuchawek pancernych. Też element wyposażenia tego hecera. Olasz skrobie. Znowu pancerza kawałek. Pancerze. Ale to no, mamy... O, patrz, lornetka! Lornetka! Ja nie. Niemiecki Dienstglas. Zobaczcie, jest taki typowy fragment Dienstglasa niemieckiej lornetki. No, dowódca pojazdu pancernego posiadał lornetkę, więc to jest właśnie resztka po tej lornetce z tego wyposażenia już pojazdu pancernego Hetzer. Idzie. Łuska. Ale ją, kurczę, zobacz, zdekomponowało. Eksplozja była niezła. Wygląda super. Zobacz, jak dostała. O! No i to one w tym segregatorze się siedziały. Jak eksplozja nastąpiła, to kurczę, to zobacz, łuska została jeszcze w tym parku amunicyjnym, nie? Kawałek gąski. Kawałek gąski. O, masz kawałek gąski, jest! Jest. No i patrzcie, tu mamy jeszcze drugi fragment teraz znaleziony, także mamy tutaj resztkę po ogniwie ze sterczącą szpilką nawet. Jeszcze eksplozja połamała, ten pojazd był zniszczony w trzy dupy, co zresztą widać. Płonął, a potem eksplodował. W Panzerjäger 38T, czyli w Hetzerze, niewiele już zostało z tego Panzer 38T, czyli czeskiej Skody, czeskiego czołgu lekkiego. No ale ogniwa właśnie były i to jest taki właśnie fragment takiego ogniwa od Hetzera, ale pochodzącego właśnie zaprojektowanego dla czołgu lekkiego czechosłowackiego. Panzer 38T.
Tak go Niemcy nazywali. O, dziadzia, pedał gazu. Albo gazu, albo strzęgło, albo coś w tym rodzaju. No. Zobacz jeszcze jako ładnie. Jeszcze moletka, kurde, tutaj zobaczcie. Ale jaja. Fajne te rzeczy. Zobacz, wyślizgany nie jest wcale. Nie, bo to były nowe pojazdy. One przyszły do tej jednostki pod koniec 1944 roku, nie? Do tego 1337 kompanii niszczycieli czołgów, nie? Także tutaj mamy. Czyli to było tak. Tak, pedał. Pedał z Hecera. Co, jedziemy z tymi łuskami? Ja, spróbuj. O, widzisz? O, sam kurde, do armaty łuski. Ale ładne. A tam dalej coś, tam coś trzyma w ogóle. No bo tam jest druga drugi segregator. Znaczy drugi element, bo to w dwa takie segregatory wchodziło. Łuska, ale zobacz, jak ta jest. Jaka rozerwana. Ale jak tu rozerwało. Ale patrz, miedziowana była. Tutaj widać. Sprężyny. Ty, a to jest sprężyna, od czego jest? Ile szkół? Tamta. Nie. Tu. A, jeszcze. Niżej. Taka jak od magazynka od MP. Widzę ją, widzę. Czekaj, podpadam do. No właśnie. Jak od magazynka od MP, no to, bo to jest magazynka od MP. Magazynka od MP, tak. Nie? Tak, to jest sprężynka od MP. To na wyposażenie, na uzbrojeniu pojazdu był jeden MP, nie? Także. O! Wiesz jak MP. MP-ka szukamy. Dobrze. A tutaj od silnika chyba, co? Skrzynia biegów albo silnik? Silnik. Silnik albo budowa coś ze skrzyni. Aluminium. A, lubicie? Tak. O, matko! Zobacz, zobacz. A pod spodem cała warstwa, jak lechu odsłonił. No zobaczcie. Ja spróbuję może tą blachę z tą ziemią jakoś. Czekaj, to... Ja będę wyrzucał w całości, Darek, wiesz? A ty tam zbieraj. Ja będę O, skóra! Pokaż. Zasobnik na coś. Ale na co? Skórzany zasobnik. Zobacz, coś w nim było. Ale od czego to jest? Mapnik? Nie, mapnik na pewno nie. A tu jest uchwyt, widzisz, patrz. Nie, to jest O, patrz, zamknięcie od skrzynki, kurde. Widzicie? To jest, mówisz, skrzynka do 3-4? Tak, do części, do pojazdowych, do... Do zapasowych części. Tak, do 3-4. Trzeba przebierać, bo tam różne drobiazgi takie ciekawe leżą, widzę między tym. O, to jest fajne. To jest fragment podstawy od notka, takiej niemieckiej lampy szlakowej. Znajdowała się na lewym błotniku Hecera, o ile się nie mylę. A ja nie mam. Drewienka. Szczotka. Zobacz. Wycior. Od wyciora. To jest wycior. Okrągłe było. Tak, się rozleciał wycior. Ale to był wycior, tak. No zobacz. Tak, szczotka. Do tej 7-5, nie? Co było na pokładzie. To pewnie była mufa jakaś łączona. Tak, bo on był składany segmentowo, nie? Tak. O, zobaczcie, tutaj mamy ten element, takie dziwne okucie. To jest element od wyciora, Maciek mówi i ma rację. Tak. A tu były resztę elementów drewniano-metalowych skręcanych, żeby na długo ślufy do czyszczenia. Nie? Tak. O, patrz, znowu słuchawka pancerna. Następna. Widzisz? Znowu od słuchawki pancernej. A to? Też jakaś elektryka. Zbrodnica czy co? Wchodzimy. Pełno przewodów. A to jest ten montaż do łuski, dlatego tego nie wyciągnę. Znowu, a opuszki od maski przeciwgazowej, dekiel. Wszystko było, cała załoga, tak jak oni żyli w tym pojeździe, to tak wszystko było. Do Mausera. Ja, łuski do Mausera są. No potem MGacz jednak na coś strzelał. Ale szuwaksu wrzucone. Patrz, klucz. Klucz. Klucz do zapalników, nie, Maciek? To nie jest do zapalników. To nie jest do zapalników, a dlaczego? To jest do pojazdu, do skręcenia. Z narzędziówki. O, to tutaj. To jest następna łuska. To jest następna łuska. To łuska blokuje łuskę, nie? Aha. To co to jest? Jakiś zegar?
Nie, bo to jest ciężkie. Ciężkie to jest? Jakaś linka rozwijała się na to, czy coś. Nie wiem. Magazynek od... O! Ale go kurde dupcyło. O rany. Wyklepie się, jeszcze będzie słuszny. No, ale tego się nie da ruszyć tutaj, bo to jest wszystko powlokowane. Kopać dalej, tak, nie? Trzeba kopać. Nie, wejdziemy tu. W dół i potem będziemy po ścianie pójdziemy. Tak. Po prostu, kurczę, tutaj to wszystko ucieka w ścianę, więc wyjmiemy to do dołu, a potem będziemy kopać. Nie wyjdzie, bo się powyginało wszystko. Proszę. Widzicie? Oj. Nie nalewa. Segregator po prostu na amunicję w parku amunicyjnym. 60 nabojów wchodziło do hecera. A ta jest. Aha, bo one się skręciły, wiesz? Tak, one się wszystko poskręcały. To powinno przyjść tam. Tak. Dlatego tam mamy dwie następne. Okej, to jest taki, zobaczcie, amalgamat tych łusek. Stopiony, palił się. Widzicie? Drewienkę. Jakieś przekładki różne, wnętrze. But spalił się, patrz. Ten but jest spalony ewidentnie. No to taki właśnie był rozdział. Zobacz, jak się skóra skurczyła. Ten facet no, miał pewnie normalny rozmiar, jak większość mężczyzn, tam 40, pomiędzy 40 a 43. A kurde, but się skurczył. Spalił się kolo. No, niewesołe rzeczy stały się z tą załogą, słuchajcie. Prawdopodobnie najpierw zginęło od odłamków. Ci, no, co nie zginęli, co jeszcze żyli, byli ranni, spłonęli, a potem jeszcze nastąpiła wielka eksplozja, która rozerwała cały pojazd. No to jest właśnie ślad po załodze. Żołnierze prawdopodobnie zostali tam wyjęci z wraku, a przynajmniej to, co z nich zostało, bo chyba niewiele z nich zostało, no i pochowani. Natomiast tutaj pozostał trzewik po jednym z pancerniaków. Właściwie jego smedne, spalone resztki. Tomek, zmiana na banana. Tomek będzie... O, masz od słuchawki pałąk, tak, pancernej. Znowu, no, cała załoga miała, nie, kurde, słuchawki, żeby się słyszeli nawzajem w pojeździe. Taśma. I o, taśma dęgacza. I zobaczcie, tu jest taki fragment taśmy do karabinu maszynowego, gdzie tkwią łuski, o, które rozerwała eksplozja. Widzicie, zapłonniki powyrywane eksplozją, łuski rozsadzone. Także ślad po pożarze, po którym nastąpiła dopiero eksplozja. Najprawdopodobniej wybuch park amunicyjny w pojeździe. Od tromla. Od gurt tromla kawałek, czyli tematycznie do tej taśmy. Czyli wywalony gurt tromel z pustą taśmą już. O, i tu jest, mamy czepiec. Widzicie, jak się rozstaliły naboje. A znowu taśma. Powinna być cała 50. Cały odcinek długości 50. Znów puste przestrzenie się pojawia. Tak? Co tam dalej idzie? No patrzcie, jakaś puszka, kurde, z czymś, kurczę. Ciekawe, czy z żarciem, czy z tawotem, ale patrzcie, jak to zgniotło. Ciśnienie w czołgu było takie, że po prostu tą puszkę, kurde, zgniotło. O! Patrz, idzie! Patrzcie! Ale jak odłamek to trafił, zobaczcie, zobacz, Lechu. Zobacz, jak to odłamek trafił. Aha. Dziubek, kurde, dostał. MG34. Na 100% przy czwórkę. W żadnym stanie jestem. Oprócz tego, że uszkodzono odłamkiem, nie? Ja. Nie, to piękna sprawa. Tomek, składasz chyba M-Golca. I to był auto pewnie, nie? Kurde, tutaj. Niekoniecznie, bo był na zewnątrz. Nie był w jarzmie kulistym, tylko tak. Był na zewnątrz, więc... Ale jak... O, Tomek podnosi. Te segregatory tam, kurde, próbuje ruszyć. O, łuska jedna wyszła. A tam, zobacz, niżej. O, miedziowana, zobacz, kurde. Tu widać. Miedziowana ucha. Na dupie może nawet coś się odczyta. O. Obudowa od koła chyba, co? Tak. To jest chyba od koła, tak mi się wydaje. Chociaż nie ma nieregularnie śruby. O, tam coś jest dużego. Ale muszę chwilę odpocząć. No to wyłaź z dołu. Ja wyjdę, co? Ksiądz, czy ja później? Wszyscy chcą teraz. Teraz ja.
A co, kręgosłup? Nie, ale jest dopiero. No. Trzeba tam wejść. Następna łuseczka. Ale dzieła sztuki są te łuski, pan powiem. 60 ich było, no? Tak. 60 teoretycznie. A tu co to? Wiesz co, czy coś nie od tego wyciora? Bo to jakaś organika z tego wystaje. To jak od ten, jak od skrzyni biegu. Proszę, tu zobacz to. Uszczelki, jakieś blaszki. No, takich pierdoletów to jest pełno. Piękna łuseczka. No to, to na grubo załatwiło. O. Proszę. Oj, następny. Ale zmasakrowane. A to? To od siedzenia. To jest od siedzenia. To jest na pewno od siedzenia w pojeździe. To była amortyzacja po prostu, żeby jak ten pancerniak sobie siedzi na tym fotelu swoim, szczególnie kierowca, no żeby to jak sprężyny przy materacu dosłownie. Także takie bardzo typowe, takie no, charakterystyczny element tego siedzenia kierowcy w pojeździe pancernym. Kieliszek od MG. Tak, czyli zbieramy MG34. To była jakaś skrzynka, bo zawias został z niej. Patrzcie tutaj, widzicie? Jak tą skrzynkę rozerwało? Totalnie. Eksplozja była naprawdę potężna wewnątrz tego pojazdu. Ale tam pusto jest, zobacz pod spodem. Chyba to wszystko wrzucone w jeden lej. Ale tam tego jest, Boże się. Od wizjerów? Tak, wizjery. Drewno, drewno popalone. Skrzynki jakieś były pewnie. Tak, bo gwoździe z nich nawet zostały. To znowu jakieś spalone. Tak, płoną. I to naprawdę nieźle. Śladem po tym pożarze, zobaczcie takie spieki. Jak to się jarało. Totalna temperatura, naprawdę bardzo wysoka temperatura. Nie wywołana eksplozją, tylko właśnie pożarem wewnątrz pojazdu. Zobaczcie tutaj. Aluminium się topiło i spływało na ziemię. Widzicie, to jest spodnia część. Tutaj o, kapało dosłownie to aluminium. Taka rzeka płynęła aluminium i zastygło. Magazynek do... MP kolejny. Następny drugi. MP ładny. Jak go ładnie wygło. Jak go wyklepiemy, będzie chodził. Tak, tak. Ty tam masz chyba kawałek słuchawki koncernu, jak mi się wydaje. Tu? Czy mi się wydaje, nie? Mogę co chodzi. Skóra jakaś. O, do 3-4 gniazdo. Chusta. Nie, to jest gniazdo przesuwu taśmy. Widzicie, kolejna część. No, MG34 kolekcjonujemy tutaj, jak widać, bo już jest bardzo dużo części od 3-4, tak. Radiostacja. Nie. Chyba od radiostacji. Tu jakiś pasek, kurde, uszczelka. Następna łuska. Zobaczcie, tak, takie rumowisko części od czołgu. Całe rumowisko części. O, patrz. Drewno? Nie. Od instalacji elektrycznej w pojeździe. Rozdzielnik taki. Albo wtryski. O, ta łuska ładna. Piękna też. To jest, kurczę, patrz. Na porównaniu z tamtymi to całkiem dobra. Tu popalone. Znowu takie spieki, patrzcie, kurde, wszystko się jarało. O, tam kolejne łuski widzę na dole. O, zamknięcie od skrzynki amunicyjnej do MG. Ale tą łuskę, patrzcie, jak zgniotło, kurde. Tam było ciśnienie w środku. Współczuję im, jak się dzieli. No, nie poczuli tego nawet, wiesz? No i kolej, ale ta jest piękna, no to chyba najładniejsza z tych wszystkich, które wyszły. Jest jeszcze taka jedna, taka. Ale ta ma tych dziurek, no. Poświtowana. I kolejne łuski, to idzie w dół. Tu jest jakieś aluminium. I wielka dziura, słuchajcie. Popatrz. Może będzie opisana, wiesz? Dziura? Nie, ta tam nie jest. Dziura, no. Pochłania tej maski przeciwgazowej. Tak, i tu znam jakieś aluminium. Szczątki po tym pochłaniaczu. I tak jakieś blachy porozrywane.
Patrz, obudowa z tego jakiegoś tworzywa. Aha, tu też aluminiowy. To wtyki elektryczne. To jest od instalacji na 100%. O. Maciek się wkurzył. Tak, jest w parku, kurde, segregator. Zobaczcie, widzicie? To jest część pancerza, no bo... Ujka, to jest bok. Trzymaj. Połóż, połóż. Magazynek następny do MP, ale myślałem, że... A, z pestkowni, zapestkowany. O, zobacz to. No to jest ciekawe i to jest cała część, nie? To nie jest rozwalone. O, poczekaj, ładna żółta blacha tam jest. Masz, są usta do MGacza, czyli kompletujemy MGacza. O, tutaj jest gniazdo przesuwu taśmy, jak Maciek mówi, do MG34. Tak, tu nie ma tego suwaka, który tak. Przesuwa taśmę, nie? Tak. A tutaj, patrzcie, są pozostałe części od broni. To są zapasowe części prawdopodobnie do tego MG. To nie były części zamontowane w tym MG, który znajdował się w hecerze. A tutaj mamy magazynki do MP. No, na pokładzie znajdował się jeden MP i to są po prostu do niego magazynki. Jakie wszystkie porozwalało. Te części od MG to jeszcze 5-60, bo one były z dużo grubszej stali frezowanej robione. A te wypraski, małe magazynki, widzicie, wszystkie są pognieciane. No ale to jest właśnie ten MP40. Broń, która była docelowo projektowana jako właśnie między innymi broń załóg pojazdów pancernych. Ten dołek się kończy. To jest dół już. Tak. Tu masz magazynek chyba, patrz tutaj, tak. Od MP. Ale numer. Zostaje. Jak ostał się. Tak. To zobacz, już chyba jest czwarty czy piąty. Tak, no powinno ich tyle być na MPK. O! To na smar. Puszka na smar. Czy tam zmywa? Ale usta rozdzieło. Jak na chłodnicy. 29, czyli mamy połowę. Mamy połowę. Mniej więcej. Tu drewno jakieś. Tak, przybornik. Po co to kowalowi potrzebne? Przybornik do czyszczenia broni niemiecki, taki zdeptany. Patrzcie, ile tego jest. 31. Czyli wygląda, że jest tak jak mówiłem, że są drobniejsze części, że nie po prostu jakieś duże części pancerza, tylko dużo tego szuwaksu, który został po zbieraniu tego pojazdu. Czyli takie drobne elementy, które przeszkadzały potem w uprawie rolnej. Została tutaj wykopana jakaś dziura i to wszystko zostało tam wrzucone. Czyli mamy ewidentnie ślad po zniszczeniu hecera. Czyli to jest to prawdopodobnie miejsce, gdzie został jeden z tych dwóch. Pamiętajmy, że to były ponoć dwa hecery zniszczone. To ślad po zniszczeniu jednego z nich. O, zobacz. O, to fajne. To jest druga część do tego. Do tej radiostacji? Chłopaki. Tak, tak. Czekaj. Olaf, pasuje? Pasuje. Pasuje. Pasuje, to jest to. Nawet motylki są. Czyli coś stało tak. Przykręcone. Akumulator? Filtry? Akumulator może, rzeczywiście. O, widzicie, zegar od pojazdu. Elektryka jakaś. Jakieś zdwojenie, tak? Jakiś... Zobacz, jeszcze trzyma. Prężynka się jeszcze rzucasz. No. Ale zobacz, jak współpracuje. Jak rozerwałem pancerz. To mi coś przypomina. To jest ciekawe. To mi coś przypomina i kurde... To nie jest związane z lufą? Nie. Znaczy, wygląda jak tłumik płomienia, nie, aczkolwiek no. Jest trochę za słaby. Tłumik płomienia wyciągnęliśmy do 3-4. To... Tak. Gaśnica jakaś? Może. Ale tu ma jakieś cypki, może tu jeszcze coś było nakładane, guma, żeby inaczej rozpraszało. Z
słuchajcie, tutaj to ogniwo o tym świadczą, nawet podwozie rozwaliło, porozrywało wszystko. Najpierw widać po tych stopionych elementach, że był pożar, wszystko się spaliło, amunicja strzelała w taśmach i potem nastąpiła eksplozja, eksplozja, która go rozerwała, dlatego ten dach poleciał do góry i wbił się tam, myśmy go znaleźli, znaczy ja go znalazłem, ten dach wbił się po prostu normalnie jak nóż, on nie był zakopany specjalnie, on się po prostu tam wbił, to był efekt tej eksplozji, jak z tego miejsca dokładnie poleciał ten dach do góry, poleciał kilkadziesiąt metrów i wbił się tam kawałek dalej. Masz coś? O, jest coś. Tutaj. Jest. Ramka. Też kawałek z pojazdu. Jest dalej? No coś jeszcze jest. Może kolejny zrzut. Mieszane jest, ale płytko. Ramka jest. Co to jest? Była w środku z drutu kratowniczka taka. A to? MP! MP! MP kawałek MP. Masz! Rzeczywiście! Kawałek od tych magazynków. Ale rozerwałem MP-ka. Zobacz. Bo to jest ta część, gdzie kolba jest rozkładana. Tak, 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 dokładnie tak, tył, bo tu nie? Pasek przechodzi. Cały tak. Tył MP-ka. Masz, zobacz. Poszukam stanowisko całe. To całe stanowisko. No. Ale eksplozja. Tam coś jeszcze jest. Jest drugi rzut. Jo. Za oparki tam jeszcze wiące. O, to jest duży. Ale to tam jeszcze dalej klasa. Co to jest? To jest duże. To jest duże, Maciek, ale żeś znalazł. No mówię, bo to tak. Patrzcie, kawałek od MP-ka i tam jeszcze duży, duży sygnał Maciek ma. No, ale Maciek trafiłeś. Z tego co wiem, jak opowiadał, jadę nie duży. No jest spory. Jeden przy drugim stały? Nie wiem, czy zupełnie przy drugim jadę, ale że były dwa. Aha. Ja, panie, ja tego teściowa nie żyję, nikt z tych starych ludzi nie żyje. Co to jest? Ale potwór. A ja jestem... No hecer na 100%. A ja jestem... Leku! Tu jeszcze ja minią, tutaj... minią malowanie. Tak. Obca, nie? Ja pierdolę. Weźcie od ten, właśnie sprawdzę jeszcze wykrywaczem. To jest na 100% hecera. Jeszcze z malowaniem. Tak. Jeszcze malowanie wychodzi, zobacz. Jeszcze tak, jest czerwona minia. Mhm. Tutaj znowu jest? Bo tutaj miał ten drugi. Pani mówiła, że gdzieś tutaj stał. No, gdzieś, tutaj... Że gdzieś i drugi, jeden gdzieś tak po skosie, a drugi nie wiem, bo mówili, że stały dwa. Ale to chyba jeden przy drugim nie stał. Chyba tam jakaś odległość mieli. Nie, się nie ustawią w szeregu, o jak my. No nie, bo by... Nie brałeś ze sobą? Nie, zostawiłem ci tam, gdzie brałem. O, tutaj mamy te falbany takie charakterystyczne dla właśnie hecera, nie? Tu mamy chromonikielinę od razu widać, spaw chromonikielinowy, zamalowany czerwoną minią. I tutaj mamy o, jakieś mocowanie do czegoś. Aha, no tak. To by musiało być tak w takim razie chyba, nie? Masz ja to obstawiam w ten sposób. Tak jest. A, i tak. Tak, tak. Tylna część gdzieś przy silniku, bo ten pancerz jest mniej więcej, tak? I tu masz... I ten tylny dach tak schodzi. A, i tutaj jest zejście do dachu, czyli sama dupka jakby. Sam ten nadgrążnik. Prawa strona. Prawa strona, no. Patrz, malowanie jeszcze widać, patrz. Widzisz? No, tak. Zobacz to schowanie. No, jak biały spaw. Spójrz. Ale jak ładnie zrobione. I to z ręki położone na pewno, nie? No to widać od razu, wiesz. Fachowiec. No. Piękny. Element. Zerwany z hecera. Patrzcie, tu jest zielony kolor.
tu mamy minie i mamy też ledwo widoczny piaskowy, czyli ten pojazd był malowany w trójkolorowy kamuflaż. Widzicie? Jak widać, głównie z tego pojazdu zostały właśnie łuski. Połowa łusek mniej więcej, bo 60 wchodziło do parku amunicyjnego Hecera. Nie wiadomo, ile nabojów wystrzelili, zanim ich zniszczyli. Natomiast no, głównie to było to, tak jak mówiłem, drobniejsze przedmioty i to pochodzące z wnętrza, samego wnętrza pojazdu, czyli park amunicyjny, elementy instalacji elektrycznej, wnętrza pojazdu, resztki po zapasowych częściach do karabinu maszynowego, jaki znajdował się na uzbrojeniu pojazdu, rzeczy osobiste, załogi, nawet kawałek buta. Także to wygląda na to, że to jest chyba koniec tej dziury. No i co? I chłopaki ruszają, żeby szukać innych dziur podobnych, bo pamiętajmy, że tu były zniszczone dwa pojazdy. Także życzcie nam szczęścia. Co było dalej, dowiecie się w następnym odcinku. Być może, jeżeli coś oczywiście znajdziemy. Cześć.